Dziękuję, bo w tym związku, ale już wspomniałem dla się na temat tej kryzysu, który się powinien na gminie, to szkolenie młodzieży na najwyższym poziomie. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Jastrzębskiego Węgla, gościnnie zorganizowanej wspólnie z Jasnym Czory. Cieszymy się, że tak licznie nas Państwo zaszczycili swoją obecnością. Wiesz, że marka Jastrzębskiego Węgla nie słabnie i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Na wstępie pragnę powitać głównych uczestników tego spotkania. Witam pana Adama Gorola, prezesa zarządu Jastrzębskiego Węgla. Witam pana Waldemara Sochę, prezydenta miasta Żory. Pana Arkadiusza Żydka, dyrektora Węglów. Panią Annę Ujma, doradczyni prezydenta. Witam serdecznie. Panią Iwonę Walczyk, zastępcę dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żorach. Pana Jarosława Kubiaka, trenera Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Oraz Pawła Żelińskiego, kapitana juniorów Jastrzębskiego Węgla. W pierwszej kolejności oddam głos panu prezesowi, ale zanim to nastąpi, chciałem Państwu wyjaśnić, dlaczego Jastrzębski Węgiel w Żorach. Odpowiedź wydaje się oczywista, to tutaj od zeszłego roku funkcjonuje Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. Tutaj ten projekt rozwija się z powodzeniem, o czym świadczy chociażby ostatni sukces w postaci Młodzieżowego Mistrzostwa Polski wywalczonego przed 10 dniami w Krakowicach. Sukces ten jest tylko dopełnieniem licznych osiągnięć zdobywanych przez naszych akademików, czego dowodem są 2 złote medale Mistrzostw Polski Wójcików, Mistrzostwo Polski Juniorów, 2 srebrne medale Mistrzostw Polski Kadetów oraz brąz w kategorii kadetów. Zatem teraz oddam głos panu prezesowi. Proszę bardzo, panie prezesie. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na początku chciałbym Panie Prezydencie podziękować Panu za to, że wyraził Pan zgodę, podjął Pan inicjatywę zorganizowania tutaj u Pana w Urzędzie dzisiejszej konferencji, no i że Pan zechciał zaszczycić nas swoją obecnością. Bardzo za to dziękuję. Szanowni Państwo, Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla to sztandarowy produkt naszego klubu, naszej firmy. Jesteśmy głęboko przekonani jako klub. Ja jestem głęboko przekonany, że inwestowanie w młodzież ma sens, jest zasadne i biorąc pod uwagę siłę i markę Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel, to właśnie szczególnie nam, szczególnie w trudnym okresie naszym, funkcjonowanie tak mocnego zaplecza w młodzieży, w szkoleniu jest bardzo, bardzo ważne. Tak się składa, że Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla funkcjonuje od kilku lat, natomiast pierwszy rok, że tak powiem, dobiega końca Akademii Talentów w Żorach. Powiem tak, że dzisiaj możemy mówić o dużym sukcesie. Zdobyliśmy mistrzostwo młodej ligi w finale, który odbył się nie tak dawno w Krakowicach. Zaledwie kilka miesięcy do tyłu, pod koniec, w ostatnich dniach sierpnia, przyjechałem do pana prezydenta, można powiedzieć, z prośbą o ratowanie Akademii Talentów, dlatego że wtedy właśnie w tym okresie następowały dosyć dynamicznie zmiany organizacyjne w naszym klubie. Został odwołany poprzedni prezes zarządu klubu, pojawił się nowy prezes zarządu. Ja wtedy pilotowałem interesów Jastrzębskiego Węgla z pozycji właściciela Klubu Sportowego Jastrzębie Borynia. I wtedy też stwierdziłem, że tak naprawdę na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, nowego sezonu Akademii Talentów nie zostały zawarte żadne umowy, żadne porozumienia i tak naprawdę istniało bardzo realne zagrożenie dla
dla dalszego funkcjonowania Akademii Talentów. Wtedy też pamiętam to nasze spotkanie, panie prezydencie, kiedy można powiedzieć troszkę w rozpaczliwy sposób przekazałem tę sytuację i prosiłem o to, żeby zrobić wszystko, żeby miasto Żory, żeby pan prezydent w tej sytuacji pomógł wystartować tej akademii naszej. I tutaj wielkie słowa uznania do pana prezydenta, bo wtedy można powiedzieć, nie było jakiejś zbędnej dyskusji, jakie są zagrożenia, jakie korzyści. Wtedy pan prezydent wspólnie ze mną podjął decyzję o tym, żeby ta Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla po prostu wystartowała. A jakby wszystkie uzgodnienia co do dalszego funkcjonowania zostawiliśmy sobie na później. Dzisiaj odnosimy wielki sukces, złoty medal. Uważam, że to jest sukces wspólny nas wszystkich. Ja bym chciał podziękować przede wszystkim zawodnikom Akademii Talentów z kapitanem Pawłem Żelińskim na czele. Chciałbym podziękować sztabowi drużyny na czele z trenerem, koordynatorem panem Jarosławem Kubiakiem. Chciałbym podziękować całej kadrze Akademii Talentów z panią dyrektor Bursy oraz z panem dyrektorem Akademii Talentów, panem Arkadiuszem Żydkiem. Chciałbym podziękować Szkole Mistrzostwa Sportowego, dyrekcji, pani dyrektor Krystynie Ostrowskiej oraz obecnej pani wicedyrektor Iwonie Walczyk. No i chciałbym jeszcze raz na koniec w tym podziękowaniu panie prezydencie panu podziękować i mam dla pana tutaj medal. Ten medal, który żeśmy zdobyli, ja go otrzymałem w Kapkowicach osobiście, chociaż ta moja zasługa od strony sportowej nie była wielka. Ale postanowiłem, że pana udekoruję tym medalem panie prezydencie. Także bardzo serdecznie dziękuję. I liczę na dalszą współpracę, za chwilę do tego przejdziemy. Ja bym chciał państwu jeszcze powiedzieć, żeby tutaj nie zabierać cennego czasu pozostałym uczestnikom. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że moim celem jest to, żeby Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla w Żorach, żeby była absolutnie najsilniejszą Akademią Talentów w Polsce. Na to mam pomysł, wiem jak to zrobić i wierzę w to, że wspólnie tutaj z Urzędem Miasta w Żorach, z panem prezydentem to zrobimy. Ja chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mam przed sobą dokument Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, podpisany przez rektora, profesora doktora habilitowanego Adama Zająca, który deklaruje objęciem patronatem naszej Akademii Talentów. Prowadzimy rozmowy o szerokiej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie szkolenia nauczycieli, trenerów, instruktorów, w zakresie badań naukowych i dydaktycznych, współpracy marketingowej. Mamy w planie szerokie obszary współpracy i zdecydowanie w moim przekonaniu ta współpraca plus ten patronat nadadzą wyższej rangi naszej Akademii Talentów. Prowadzę również rozmowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w zakresie również objęcia patronatem naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, co w efekcie w następstwie w kolejnych latach mogłoby przynieść skutek poprzez utworzenie szkolnego ośrodka sportowego, który by był objęty dofinansowaniem. I wierzę w to, że te elementy plus współpraca z Urzędem Miasta w Żorach pozwolą na duży rozwój naszej Akademii Talentów. I chciałbym panie prezydencie zapytać, jak pan to widzi? Jak, na co my możemy liczyć we wzajemnej współpracy? Ja potwierdzę, proszę państwa, że kiedy spotkaliśmy się rok temu, musieliśmy podejmować decyzję. Mimo że wcześniej kilka miesięcy dyskutowaliśmy, ale te decyzje w końcówce sierpnia musiały być takie podejmowane szybko. Trzeba było rozstrzygać pewne kwestie bez zbędnego namysłu i to się opłaciło. Myśmy wiedzieli zawsze, że w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla tkwi wielki potencjał i że warto się związać, warto w was inwestować. Przyjęliśmy do żorskiej szkoły
stworzyliśmy warunki, jakie wtedy były możliwe do zaoferowania, ale już od września, tu chcę potwierdzić, będzie można korzystać z nowej hali sportowej. Budowa ruszy za niedługo, także 1 września będzie oddana hala do użytku. Staramy się zapewnić Akademii Talentów jak najlepsze warunki. Do nauki, myślę, już są bardzo dobre, ale będą też bardzo dobre do treningów. I oczywiście rozgrywania meczów, to jest chyba oczywiste. W hali zawsze będzie dla Was miejsce. My traktujemy ten projekt jako projekt długoterminowy. My liczymy na wieloletnią współpracę. Jesteśmy przekonani, że to będzie taki znaczący impuls dla rozwoju życia sportowego w mieście. Oczywiście w ciągłej kooperacji z Klubem Jastrzębski Węgiel. Także deklaruję daleko idącą wolę współpracy na przyszłość i jeżeli klub będzie tak się rozwijał, przepraszam, Akademia Talentów, tak jak teraz, no to będzie to spełnienie naszych oczekiwań. No cóż, Szanowni Państwo, no mamy potwierdzenie, że jest ogromna wola współpracy. Ja za to bardzo serdecznie dziękuję i deklaruję tutaj ze swojej strony, że w krótkim czasie podejmiemy rozmowy co do szczegółów dalszego funkcjonowania Akademii Talentów, dalszego rozwoju. No i cieszymy się, że jesteśmy właśnie tutaj w tym miejscu z naszą Akademią Talentów. To tak w budujących słowach, Panie Jarku, Panie Dyrektorze Akademii, może Pan tylko promienieć? No, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego sukcesu, który się nam nie przydarzył, który wywalczyliśmy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to nie jest jeden z ostatnich sukcesów w tym roku, bo jeszcze mamy szansę, jesteśmy w finale juniora w Polsce i w ćwierćfinałach młodzika i kadeta. Także tutaj również przed nami ogromna możliwość odniesienia sukcesu w tych rozgrywkach. Ale jak ważnym była dla nas Młoda Liga i Akademia Talentów dla Jastrzębskiego Węgla świadczy fakt, że Młodą Ligę postanowiliśmy grać naszymi wychowankami Akademii Talentów i obecnymi uczestnikami Akademii Talentów. W rozgrywkach mógł brać również nasz zawodnik udział Maciek Muza i wiemy, że na pewno jest to silny zawodnik, kwalifikował się do tych rozgrywek, ale zarząd wtedy podjął decyzję, że jeżeli chcemy promować Akademię Talentów, to musimy tutaj naszymi wychowankami i członkami dać sobie radę. No i powiem szczerze, że sukces nie tyle nas zaskoczył, co naprawdę to jest nieoczekiwany sukces z uwagi na to, że to jest pierwszy sukces i zaraz złoty medal. Tutaj chcemy podziękować i miastu, i zarządowi klubu, że umożliwił nam taką promocję i takie wzięcie w takiej imprezie udziału. Ja tutaj przekażę bohaterowi naszego i kapitanowi i trenerowi, przede wszystkim może najpierw trenerowi naszego sukcesu, panu Jarkowi Pidakowi głos, bo on na pewno ma dużo więcej do powiedzenia na temat tego, co tutaj się dzieje. Jeśli ja mam mówić, to ja mogę mówić długo o siatkówce, ale chciałbym powiedzieć, że ten medal to jest właściwie przypadek. Zaraz powiem dlaczego przypadek, bo skąd się to wzięło. Do tej pory regulamin rozgrywek Młodej Ligi był tak skonstruowany, że w rozgrywkach Młodej Ligi mógł grać każdy zawodnik. W tym roku tak to zostało zrobione, że ograniczony został wiek zawodników do 2 zawodników kadetów. To są grupa wiekowa, tak kadeci może dla niezorientowanych powiem, to są chłopcy, którzy mają 17 lat. My traktowaliśmy Młodą Ligę zawsze jako poligon doświadczalny dla tej grupy wiekowej i dla chłopców z klasy drugiej liceum. Obostrzenia regulaminowe spowodowały to, że to szerokie grono młodych chłopców nie mogło wystąpić na co dzień w Młodej Lidze. Mogło być tylko 2 w składzie 14-osobowym. I właściwie ten medal można powiedzieć, że wymusił na nas polski związek, tak? Bo traktowaliśmy priorytetowo rozgrywki w kategoriach juniorskich i w kategoriach, czyli i kadeckich, ale i żeby było prawidłowe szkolenie, proszę Państwa, to nie jest tylko Młoda Liga. W tej Młodej Lidze zostało podzielone. Meczy jest zbyt mało. My musimy także, startować w tej lidze centralnej, męskiej, drugiej.
I z tego miejsca tu chciałbym podziękować panu prezesowi Adamowi Gorolowi za to, że po pierwsze w trakcie, kiedy ta akademia, kiedy ten tutaj panowie już mówili o tym wcześniej, o tym terminach sierpniowych, było tak, że nie będzie akademii, że może nie być akademii, przepraszam, że sytuacja jest trudna i że te rozgrywki centralne mogą być też, że tak powiem, możemy być z nich wykluczeni. No to jednak dobrze, że po takich rozmowach i po dłuższych namyśle w klubie postanowiono, myślę, że to za sprawą pana Gorola, że nie wykluczono nas z tych rozgrywek. Także wracam do tej młodej ligi. To sam Polski Związek jak gdyby przyczynił się do tego, że zdobyliśmy, bo skoro nie mogli grać młodsi, musieli grać starsi. Jak grali starsi, prezentują poziom taki, jaki prezentują, czyli na tyle, że właściwie do samego końca, do finałowego turnieju graliśmy bez chłopaków, którzy na co dzień grają w Polskidze, którzy się już nie muszą promować, a cała inwestycja w młodzież jest po to, żeby ci chłopcy mogli się wypromować, mogli dążyć do tego, żeby podnieść swoje umiejętności i po to, żeby mogli kiedyś zasilić szeregi. Skoro już zasilają, to nie ma sensu ich się promować tak w młodej lidze. Tak mi się wydaje, tak chyba zarząd też jest tego samego zdania. W związku z tym tutaj, ale powiem taką rzecz, że po raz pierwszy ja byłem na finale tej imprezy Młodej Ligi. Nie wiem, czy ktoś oglądał z Państwa, bo niewielu było na tym finale, ale w internecie jest film z tego, jak nas wsparł klub kibica i kibice, rodzice. Za co im jeszcze raz tutaj dziękujemy, bo dla tych młodych ludzi, którzy do tej pory grają stale, ale przy pustych salach albo przy niewielkiej publice, doping był prawie taki jak na Jastrzębskim Węglu, a były trudne chwile i potrzebowali ci młodzi ludzie wsparcia i to wsparcie dostali od kibiców. Także tutaj jeszcze raz podziękowania dla wszystkich tych, którzy krzyczeli, tak jak krzyczeli, dopingowali i nas wspierali. Także to za to naprawdę jest podziękowania. Myśmy już mieli do pana trenera premię przygotowaną, ale skoro to tylko przypadek idzie o zasługę. To jest zdecydowanie. To jest zdecydowanie. Zdecydowanie przypadek. To był o tyle przypadek, że właściwie te medale, ja nie chcę powiedzieć, że my zdobywamy co roku, bo to medale to jest jedna rzecz, natomiast nikt nie zauważa albo gdzieś one przechodzą między palcami osiągnięcie finałów Mistrzostw Polski, a wierzcie mi Państwo, żeby dostać się do finału Mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej, a dostajemy się co roku, to naprawdę trzeba ciężko pracować, bo poziom w tej chwili w polskiej siatkówce młodzieżowej jest tak wielki i wysoki i niestworzenie akademii, czy nie bycia w akademii, czy w klubach tego typu, jak my tutaj mamy i możliwościach, tak jak musimy mieć, nie ma szans, żeby ktoś, jakikolwiek klub zaistniał i tu przy współpracy, ja też czas pokreślę, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, bo to nie da się tylko przy okazji jakichś tam zajęć, 2 czy 3 godzin w tygodniu dodatkowo. To muszą być dziesiątki godzin tygodniowo na to, żeby ta młodzież musiała ciężko pracować, a oni jakie życie mają, no to może przy innej okazji, bo to by się za długo musiał opowiadać i jak jest ciężko być nam to wszystkim i tyle. Także to może na następną, jak będziemy robili konferencję po finale juniora. Po finale juniora to opowiem trochę więcej z życia codziennego akademii, bo... Ciężko, ale w Żorach jest dobrze. Ja powiem tak, że Żory jest trochę innym miastem jak Jastrzębie i to takie z boku, na uboczu miasta, jakie byliśmy tam na Boryni. Ja nie mówię, że na Boryni było to, że się nie dało żyć, tam też się dało żyć, natomiast tutaj w Żorach jest o tyle, jesteśmy w mieście, jesteśmy wśród ludzi, żyjemy to miasto, czujemy to miasto i chcemy w nim być, jak gdyby z przyjemnością tutaj się poruszamy i to jest jak gdyby... No fajna rzecz, fajne miejsce do tego, żebyśmy mogli. Jeszcze gdybyśmy mogli na tej sali faktycznie, jak będziemy z niej korzystać i grać, bo tak trochę nie ukrywam, że ten sezon, ale wszyscy wiedzieliśmy, że ten sezon będzie trudny i to nasze przemieszczanie się po wszystkich obiektach sportowych, ale dobrze, że mieliśmy gdzie grać i dobrze, że mieliśmy gdzie zaistnieć i przebywać. Myślę, że te trudności po tym sezonie miną i będziemy mogli w fajnym obiekcie dopasowanym do naszych potrzeb, bo tutaj już nie można mówić tylko takich jakichś byle jakich, ale tutaj właściwie standardy stoją przed nami i są dosyć wysokie i jeżeli chcemy zdobywać złote medale, to nie może być coś, to musi być coś naprawdę fajnego i dobrego.
Dzięki. Ja chciałem podziękować zarządowi i panu prezesowi za to, że postawił na tak młodych chłopaków w Akademii Talentów, że pozwolił nam spełniać swoje marzenia, które są związane z siatkówką, że możemy walczyć o te cele, czyli o te medale, ale także o swoją przyszłość, którą na pewno większość z nas wiąże z graniem gdzieś w przyszłości w siatkówkę zawodowo. W Żorach mamy wszystko, co nam jest potrzebne. Jeszcze nie mamy hali, z którą możemy się zgrywać i jakby żyć na tej hali, ale tak jak pan prezydent obiecał, myślę, że ta hala będzie. No i wtedy będziemy już mieli 100% wszelakich udogodnień, żeby walczyć i się rozwijać jak najlepiej tylko potrafimy. I myślę, że każdy z chłopaków, który jest w Akademii, będzie dawał z siebie 100%, aby walczyć i zdobywać te wszystkie cele, które sobie postawił. Dziękuję. 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 Drodzy Państwo, myślę, że teraz czas, żeby przejść do zadawania pytań. Prosiłbym przed zadaniem pytania o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Proszę bardzo, czas na Was. To może ja zacznę. Violeta Koszyta, portal Żor.pl. Chciałam się zapytać, skoro na razie jest taki czas trudny ten sezon, że gracie tutaj na jednej sali na drugiej. Właśnie jak wygląda, kiedy są obiekty przy zespole szkół numer 2 i ogólnie jak wygląda dzień adepta Akademii Talentów? Jak można było powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że właściwie to gramy na czterech salach. Tak to można powiedzieć i rozgrywki prowadzimy w naszej szkole mistrzostwa sportowego w sali na Tischnerze, w sali miejskiej, gościnnie i wtedy, kiedy jest problem, bo natłok imprez jest duży, gramy też w sali na Wiastrzębiu, na Boryni, gdzie właściwie no, tak jak jest się, już nie ma gdzie, to gramy tam, o tak bym powiedział, bo chcemy grać jak najwięcej w Żorach i taka była idea tego. A jak wygląda dzień? No, dzień wygląda dla różnych zawodników różnie. Tak jak w większości niektórzy wstają o 6 rano i mamy spacer ze mną. Ci, którzy mają tam jakieś problemy, nie chcę powiedzieć wychowawcze, bo to jest praca nad młodymi ludźmi. To nie jest tylko tak, że oni są zawsze piękni, przystojni, ostrzeżeni, umyci, wykąpani, ale to jest też, mają swoje pomysły i czasami chodzą swoimi torami. To, żeby na te tory mogły wejść właściwe, musimy się spotkać teraz o 6 rano i o 6 rano mamy tak zwany spacer z częścią, raz większą, raz mniejszą, w zależności ilu tam z tych torów chce zejść. No nie? Potem jest to śniadanie od 7, przygotowanie do zajęć szkolnych, zajęcia w szkole dla różnych grup, to też są specyfika naszego, tak powiem, zawodu. Tych grup od za 15:08 w szkole już się meldują, mimo że zajęcia od 8, ale muszą meldować się na siłowni, którą dosyć chcemy. Myślę, że tutaj w szkole jeszcze tam brakuje paru rzeczy, ale te zajęcia w szkole są prowadzone, mówię, od rana, od tych godzin wczesnych, bo takie są możliwości. Potem dzieci muszą iść, czyli młodzież, sorry, musi iść do normalnej lekcji. A potem jest chwila przerwy oddechu i od 17:00 spotykamy się na Tischnerze i do 21:00 z minutami 30, jak już panie sprzątaczki nas wyganiają i wychodźcie, no to dwie grupy szkoleniowe tam uczestniczą. Trzeba wspomnieć też, że dwie grupy szkoleniowe młodzików w szkole cały czas mistrzostwa sportowego na co dzień. To tak dzień od poniedziałku do piątku. W soboty młoda liga, druga liga. Po drodze jeszcze kadet junior. I od poniedziałku to samo. Także tak to mniej więcej święta. To tak ferii nie było w tym roku w ogóle. Tylko te dzieci najmłodsze miały ferie. Także spędziliśmy ferie na miejscu, ciężko pracując, przygotowując się do rozgrywek i młodzieżowych, i tej młodej ligi. Także dzieci dzieci muszą odpocząć, bo mamy młodzież z całej Polski, więc w związku z tym ta, która jedzie daleko, ma daleko, dostała tydzień wolnego, bo były plany, że mają gdzieś tam do Licami, a muszą babcię odwiedzić, bo babcia też się stęskniła za wnuczkiem. W związku z tym jadą do domów, było to krótko i krótko, także wakacje przed nami, myślę, że też już są plany, żebyśmy pojechali gdzieś do pracy. Nie na wakacje, a do pracy i
zobaczymy, jak to będzie. A po drodze jest jeszcze okres taki, sorry, że tak znowu wejdę na długo, roztrenowania, po tej odpocząć od sali, bo będziemy piastować. W szkole są fajne dwa boiska, także myślę, że będziemy je wykorzystać długo i namiętnie, jak tylko pogoda pozwoli. I z oceny w szkole, bo bez tego ani rusz, bo z tymi ocenami to nie jest tak, jak że zawsze się chce, ale także muszą chłopaki trochę podnieść swój poziom, jeśli chodzi o oceny i żeby ta średnia zgadzała się wszystkim. No i tyle, także tak pokrótce te najbliższe miesiące chyba omówiłem. Tak wygląda życie na co dzień i przez najbliższe lata, myślę, że dla większości. Mam pytanie do pana prezydenta, bo tak jak dzisiaj żurę mogą czuć się dopieszczone, jesteście jakby mocno ta nazwa dzisiaj pada, że to jest wasz klub, tak samo tak na co dzień w trakcie tej rywalizacji, no to jest jednak Jastrzębski Węgiel, klub Jastrzębia Zdrowia. Biorąc pod uwagę, że ta współpraca będzie kontynuowana, to nie myśli pan, żeby jakoś mocniej obcisnąć nazwę Żory na tym projekcie? Rozmawiałem na ten temat, nie jest wykluczone, że powstanie coś, co będzie miało nazwę Żory. Będzie zawierał nazwę Żory. Ale jeszcze chyba za wcześnie, panie prezesie, żeby... Troszeczkę za wcześnie, ale ja może pytanie nie do mnie było, ale ja uzupełnię, tak? My jako klub sportowy Jastrzębski Węgiel mamy pełną świadomość tego, że miasto Żory musi być tutaj w projekcie mocno wyeksponowane, tak? Miasto Żory zrobiło duży ukłon w naszą stronę, i miasto Żory musi mieć z tego korzyści. To po prostu tak jak w każdym biznesie, to wszystko musi iść w dwie strony. Także my coś dostajemy i my coś musimy dać. Natomiast nie da się tutaj jakby pominąć nazwy Jastrzębskiego Węgla, bo to jest magnes dla młodzieży z całej Polski. To jest logo rozpoznawalne. To ja powiem w ten sposób, że przede wszystkim jakby uzasadnienie z tego co pamiętam, bo to była wtedy inna Rada Nadzorcza, inny skład niż dzisiaj. Tak, do pana, bezpośrednio, ale pamiętam. Tak, oczywiście, że pamiętam. Ja wtedy reprezentowałem właściciela Jastrzębskiego Węgla, zresztą do dzisiaj reprezentuję KS Jastrzębie Borynia jako prezes zarządu również. I z tego co pamiętam, ja nie wiem jak to było do końca dokładnie powiedziane, ale uzasadnione, ale wtedy tak naprawdę to chodziło o to, że Akademia Talentów została, czy ma być przeniesiona, wtedy już była przeniesiona, bez konsultacji z właścicielem i z Radą Nadzorczą. Tu taki zarzut z tego, co ja pamiętam był. Natomiast gdyby nie została przeniesiona, oczywiście trudno dzisiaj gdybać, tak? No, w szeroko... Proszę? Fajnie się stało. To znaczy dzisiaj można powiedzieć, że zdecydowanie dobrze się stało. No, ja jestem mieszkańcem Żory i uważam, że to nie ja decydowałem o przeniesieniu. Nawet ja byłem za tym, żeby to poddać szerokim konsultacjom. Natomiast gdybyśmy wzięli pod uwagę potencjał, który jest w Żorach i w Jastrzębiu, to w Żorach jest większy. Ja to znam właśnie jako mieszkaniec Żor, także tutaj w tym kontekście to chciałem powiedzieć. Także z perspektywy czasu uważam, że jest dobrze. Natomiast czy by nie było złotego metalu, czy by był, to na to dzisiaj nikt nie odpowiedzi. Mogłoby nie być w ogóle akademii. Mogłoby nie być. Włodzimierz Stawiński, sport. Mnie interesuje absolwenci akademii. Co wiadomo, że po skończeniu akademii grono menedżerów już tutaj nadlatuje nad Żory i będzie próbowało wyciągnąć tychże absolwentów. To znaczy przede wszystkim tak, ja tutaj wspominałem o tym, że bardzo istotna jest poprawa warunków Akademii Talentów, czyli od zaplecza, od noclegowego, treningowego, meczowego i tak dalej. Po co to jest ważne? Do czego to jest ważne i potrzebne? Jest to ważne przy podjęciu przede wszystkim decyzji takiego potencjalnego kandydata do naszej Akademii Talentów. To są młodzi ludzie z całej Polski, oni o tym
Oni myślą o swojej przyszłości pod kątem również zaplecza i perspektywy właśnie jeszcze dalszej, tak? I o tym myślą i oni, i myślą ich rodzice. I stąd też mój pomysł nawiązania współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach objęcie patronatem przez Polski Związek Piłki Siatkowej. To wszystko razem powoduje to, powodować będzie to w moim przekonaniu, że ranga tej Akademii będzie rosła. I że ta młodzież, która przyjdzie, będzie widziała tą szerszą perspektywę w AWF-ie w Katowicach, że to nie tylko tutaj jakby to gimnazjum, tylko jeszcze coś wyżej, liceum, tylko jeszcze coś wyżej, tak? Także to właśnie ta współpraca z AWF-em ma jakby zapewnić tą ciągłość w przyszłości dla zawodnika. Ja tutaj dodam, że oprócz tego, to na dzień dzisiejszy już wychowankowie Akademii Talentów są członkami zespołu Jastrzębskiego Węgla. Oprócz tego jest Bartosz Kwolek i Patryk Niemiec w Spale i zdobyli tam Mistrzostwo Europy w kadecie i Mistrzostwo Świata, gdzie Kwolek był MVP tego turnieju. Także to są wszystko nasi wychowankowie i to daje, to jest początek drogi, bo ja mam nadzieję, że tych absolwentów naszych będzie coraz więcej i tutaj razem z zarządem Jastrzębskiego Węgla pracujemy nad tym, żeby to wszystko uporządkować. To jest początek, powiedzmy, Akademii Talentów w Żorach, ale to jest początek, jakby jesteśmy na początku całej drogi. Nie wiem, ja zależy na tym, żeby po prostu ich chronić po prostu na tym zasadzie, żeby nie wiem, grał w Jastrzębskim Węglu, a nie grał to ja, w konkurencji. To ja panu odpowiem na to, państwu odpowiem na to w ten sposób, że przede wszystkim musi się zmienić nieco formuła formalno-prawna Akademii Talentów. Faktem niezaprzeczalnym jest to, że klub sportowy ponosi koszty szkolenia zawodnika. To są duże koszty, tak. I moim celem jest to, naszym celem jest to, żeby zbudować poprzez ten system szkolenia, jakby poza misją jeszcze społeczną, to też należy powiedzieć, zbudować silne zaplecze dla Jastrzębskiego Węgla, czyli mam na myśli tutaj odpowiednie zawarcie, w odpowiednim kształcie zawarcie umowy pomiędzy zawodnikiem a klubem. Chciałbym doprowadzić do takiej formuły, że zawodnikowi będzie zależało na tym, żeby pozostać w Jastrzębiu. To jest ta idea. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że my mamy plus ligę, mamy młodą ligę, mamy drugą, mamy juniorów. No, tak naprawdę brakuje nam tego jednego silnego ogniwa, czyli tej pierwszej ligi. Ja nie twierdzę, że to musi być nasza pierwsza liga, że to musi być już, ale tego brakuje, do tego jakby kombinatu całego brakuje tej pierwszej ligi, bo gdyby ta pierwsza liga była, to w tym momencie mamy kolejny argument ku temu, a zawodnik również, żeby pozostać w naszym klubie albo żeby w ogóle podjąć szkolenie w naszej Akademii Talentów, dlatego że wtedy taki zawodnik, no wiadomo, nie wszyscy będą mistrzami świata, tak, ale dla każdego z zawodników na każdym szczeblu rozgrywek będzie możliwe zaistnienie i to jest moim celem, żeby tą lukę wypełnić. Panie prezydencie, ja sprząt żadnych. Jeżeli mogę uzupełnić tutaj odpowiedź dla pana. My faktycznie zastanawialiśmy się od samego początku, mogę powiedzieć, nad nazwą Akademii Talentów. Oczywiście nie są to zmiany, które można wdrożyć ad hoc od razu. Postanowiliśmy więc zastosować pewne tymczasowe rozwiązania, jak pewnie państwo widzą na stroju zawodnika, na jego prawej piersi widnieje logo miasta Żory, nie mniejsze niż Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Zawodnicy są zobowiązani do noszenia strojów sportowych właśnie z logo naszego miasta. Zawodnicy w doniesieniach medialnych, przy udzielaniu wywiadów są zobowiązani do tego, aby mówić, że wspiera ich miasto Żory. Wszystkie banery reklamowe, a także materiały promocyjne, które są produkowane przez Akademię Talentów, również są obrędowane logo naszego miasta, więc to nie jest tak, że my o tym nie pomyśleliśmy. Musieliśmy jednak zastosować tymczasowe rozwiązanie i myślę, że jest to uczciwe rozwiązanie na ten czas.
Szczególnie ten pierwszy rok, który dobiega końca. Natomiast teraz mamy sukces, mamy trochę czasu, żeby podjąć rozmowy i ustalenia w szerszym zakresie celem wypromowania miasta Żory, wypromowania Akademii Talentów i myślę, że wszystko idzie ku lepszemu. Ale myślę, że też, że zasługą Państwa będzie to, że w doniesieniach medialnych, które się pojawiają, Państwo również wskazują na to, że miasto Żory wspiera Akademię Talentów i ja Państwu już z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ to dzięki Państwu jest o nas głośno, o Akademii Talentów, a także o wszystkich sukcesach, które w ostatnim czasie wydarzyły się w Żorach, ale Państwo wiedzą, jest ich niemało. Nie chciałabym tutaj odchodzić od tematu koszykówki, ale przepraszam, siatkówki, przepraszam, bo mam na myśli Żorską Akademię Koszykówki w głowie, bo sukcesy są i w dziedzinie koszykówki, i nasi pływacy, i nasi biegacze, więc tu jest po prostu dobry klimat dla sportu w naszym mieście. Otrzymuję bardzo wiele telefonów od dziennikarzy z całej Polski. Cóż się takiego wydarzyło, że nagle takie pasmo sukcesów? To nie jest tak, że się wydarzyło, Szanowni Państwo, to nie jest przypadek. W naszym mieście szkolą najlepsi trenerzy, mamy ambitnych, młodych, bardzo wytrwałych zawodników w różnych dziedzinach sportowych, we wszystkich klubach w naszym mieście. Jesteśmy otwarci na rozwój sportu, mamy rozwiniętą infrastrukturę sportową, więc wypadkowa tych wszystkich czynników spotyka się w wspólnym mianowniku, jakim jest sukces. Sukces w zasadzie na niwie sportowej we wszystkich dziedzinach. I myślę, że Państwo tutaj postawili absolutnie kropkę nad i możemy być dumni. Z kolei z punktu widzenia Jastrzębskiego Węgla, to współpraca z miastem Żory bardzo dobrze wpisuje się w mój pomysł, projekt utworzenia tak zwanego klubu regionu, tak? Bo Jastrzębski Węgiel, no to jak sama nazwa wskazuje, to jest Jastrzębski klub, tak? Ale no niestety dzisiaj sport opiera się na pieniądzach i to na wielkich pieniądzach, szczególnie sport zawodowy, taki sport jak siatkówka. W Jastrzębiu poza górnictwem tak naprawdę mamy niewiele. W związku z tym uważam, że już dawno powinny być podjęte działania w Jastrzębskim Węglu celem zdywersyfikowania sponsorów klubu Jastrzębski Węgiel, no ale czasu się cofnąć nie da. Natomiast dzisiaj to trzeba robić. Dzisiaj jest za późno, ale dzisiaj to trzeba robić. I jednym z pomysłów moich właśnie jest promowanie klubu sportowego Jastrzębski Węgiel jako klub oczywiście jastrzębski, ale jako klub regionu. I współpraca z miastem Żory no idealnie się komponuje, wpisuje w tą ideologię. Też mam pytanie jako bohater sportu, może pani żona dyrektora Żydka. Pan prezes wspomniał o tych różnych szczeblach rozgrywek, na których gra ten talent. To tak naprawdę ile jest grup i ile adeptów w tej chwili uczy się? Możemy powiedzieć, że w Akademii Talentów w tej chwili mamy około 50-60, między 50 a 60 uczni, nie? Akademii Talentów. Występujemy, powiedzieliśmy, sukces odnieśliśmy w młodej lidze, gdzie graliśmy tylko graliśmy wychowankami i uczestnikami Akademii Talentów. Oprócz tego gramy drugą ligę. Oprócz tego w tej chwili jesteśmy już, tak jak tutaj trener zaznaczył, w finale Mistrzostw Polski, które odbędą się 13-17 kwietnia w Leżajsku. I tutaj będziemy walczyć już konkretnie o złoto. I mamy... Tak. I mamy również, tak, oczywiście przypadkowo, tak, to znaczy powiem tak, że w juniorze jesteśmy złotym medalistą z zeszłego roku, także będziemy, może inaczej, będziemy bronić tego złotego medalu, mam nadzieję, że z sukcesem. I oprócz tego są jeszcze grupy kadetów i młodzików. W grupach kadetów i młodzików również jesteśmy w tej chwili w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Także tutaj, tak, a grupy mini wspiera Akademię Talentów, siatkówka, mini siatkówka, czyli siatkarze ze szkoły podstawowej. I tutaj mamy te grupy w mieście Jastrzębiu i mamy w mieście Żory również. Ja mam nadzieję, że właśnie z tej mini siatkówki będą przyszli adepci też Akademii Talentów. I tu bym uzupełnił, jeżeli można, bo mamy obiekt właśnie w Szerokiej, gdzie wcześniej trenowała i grała nasza Akademia Talentów,
która teraz jest ulokowana w Żorach. Natomiast jeżeli chodzi o obiekt w Szerokiej, to jest pomysł mój taki, żeby stworzyć tam centrum szkolenia dzieci i młodzieży właśnie w obszarach mini siatkówki i wierzę w to, że już w tym roku ten projekt dla nie tylko Jastrzębia, dla okolicznych miast, dla Żor, dla Rybnika, dla Wodzisławia i innych miast okolicznych zafunkcjonuje i chcemy równie poważnie do tego projektu podejść od strony szkoleniowej i wierzę w to, że to będzie ciekawy projekt, który już całkowicie jakby wypełni, jeszcze pamiętamy o tej pierwszej lidze, ale wypełni nam te wszystkie obszary grup wiekowych. Jeszcze pytanie, bo pan dyrektor powiedział, że tych adeptów jest teraz 50-60 osób, a pamiętając o tych zawirowaniach właśnie lata ubiegłego roku, to proces rekrutacji, pozyskiwania nowych adeptów wtedy przebiegł zgodnie z planem, czy był zaniedbany? To znaczy, czy w kolejnych rocznikach na przykład nie będzie dziury, biorąc pod uwagę to, żeście się zmagali w zeszłym roku? Ja myślę, że tu pan trener Kubiak by coś więcej powiedział. Ja mogę powiedzieć tak, żadne dziecko z powodu zawirowań nie odeszło z Akademii po tych informacjach, które były, że Akademii los jest niepewny. To jest jak gdyby wszystkie dzieci, które żeśmy zakwalifikowali do Akademii na ten sezon, zostały. I tutaj doniesienia prasowe nie spowodowały żadnych odejść i żadnych ruchów, jeśli chodzi o kadrowe. Nie wiem, czy to, że tak powiem, Jastrzębski Węgiel spowodował to, że wiara w to, że potrafił trzymać i zapewnienia ze strony klubu, bo spotkanie było z rodzicami na koniec roku szkolnego i na początek roku szkolnego w szkole. Pani dyrektor, także rodzice i dzieci, że tak powiem, wierzyły w to, że wszystko to, co się zaplanowaliśmy, umówiliśmy, jest kontynuowane. To, że nie ma więcej dzieci, jest spowodowane systemem rozgrywek, który jest w Polsce i nie możemy mieć dzieci więcej, bo to może wejdę w szczegół, ale nie może być w Akademii. Tak już jest za dużo, słuchajcie Państwo, mimo że ta liczba wydaje się niewielka. Zaczynaliśmy od 90 dzieci i po 15 osób, 15 osób w rocznikach, ale system rozgrywek, który powoduje to, że za województwo może być tylko jeden zespół, czyli na obecną chwilę 14 osób, mając 30 juniorów, czyli z trzeciej i z drugiej klasy, co robi 16 juniorów. Dzisiaj mamy problem przy 20 juniorach. Ja mam problem, kogo wpisać do 14. 6 musi iść na trybuny, także a nie o to nam chodzi, żebyśmy tutaj dzieci przygonili i nie zapewnili im właściwego sportowego rozwoju. Także ta liczba nie może być nieskończenie duża, ona musi być i tak jest zbyt duża, więc zastanawiamy się nad tym, czy ona nie będzie. To jest wbrew interesowi szkoły, niestety. Ale myślę, że szkoła to doskonale rozumie, że nie ilość, a jakość i ten temat musimy jakoś pogodzić. I tutaj, no sorry, że do pana prezydenta, żeby wiedział, że tam mogą być 90, ale nie może być 90, bo sport tego nie udźwignie, siatkówka, bo będziemy robili babole i buble, a nie chcemy tego robić. Stąd taka liczba. Także żadne dziecko nie odeszło, wszystko jest na tak. Rekrutacja na ten sezon przebiega w sposób właściwy i podobny i myślę, że to nie jest tylko tak, no region śląski, ten nasz jest trudnym regionem, niestety, sorry, ale mężczyźni są mali na tym regionie, no i tyle tylko pani nie schodzą, szukamy dzieci z całej Polski, wysokich i taka młodzież do nas w ciągu całego roku przychodzi, bo to nie jest tylko i wyłącznie, że to w czasie sierpniowych przejść, że tak powiem, ale też w trakcie roku szkolnego do nas młodzież przychodzi. Tutaj praca nad rekrutacją, tak jak trener powiedział, musi być przebiegać na bieżąco. To nie może być akcja jednomiesięczna przed rozpoczęciem roku szkolnego. My musimy dbać i pozyskiwać i szukać osoby, które będą w Akademii Talentów na bieżąco przez cały rok. Ale tak jak... Nie zdawaliśmy sobie, nie dzielimy czegoś takiego, że jak jesteś ze Śląska, to jesteś lepsza, jak spoza Śląska, to jesteś gorszy. Z ciekawości myślę, że to jest 50-50. Ale ja chcę podkreślić, że my szukamy,
a oni też szukają. Dlatego teraz jest, no, uważam, już bardzo dobry moment i właściwy moment po tym pierwszym roku funkcjonowania w Żorach i po tym sukcesie, żeby ten produkt ubrać dobrze marketingowo i żeby go sprzedać, krótko mówiąc. Czyli żeby z jednej strony pozyskać sponsora lub sponsorów na projekt, bo to jest możliwe, jestem przekonany, a po drugie, żeby tak wyeksponować ten potencjał nasz tutaj wspólny, żeby ten młody człowiek był zainteresowany, bo on też wybiera, on na Rzeszów, on ma powiedzmy Szczecin, Bydgoszcz, żeby on wybrał Jastrzębie. Czy Żory, powiedzmy, no jako miasto, a Jastrzębski Węgiel jako klub, tak? Także to trzeba mieć na uwadze, że i my, i oni wybierają. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie o wsparcie finansowe miasta. Chodzi mi o koszt budowy tej hali przy szkole i wiem, że do tej pory był włączony grant w ramach tego wniosku, który złożył wniosek o szkolenie tak pozostałych budżetowskich. Czy jeszcze planowane jest inne wsparcie finansowe? To wsparcie przede wszystkim było potrzebne w końcówce zeszłego roku, bo myśmy jeszcze nie mieli wtedy subwencji oświatowej na funkcjonowanie klas sportowych w Żorach. To miasto musiało wyłożyć te pieniądze. Też żeśmy zawarli umowę z klubem. Trzeba było na początku trochę wesprzeć funkcjonowanie bursy w Żorach. Teraz już jest pod tym względem troszkę lepiej. Hale, tu muszę podkreślić, my budujemy dla szkoły. To jest dla szkoły, nie tylko oczywiście jak tam działa Akademia Talentów, to będzie z niej korzystała, ale to nie jest tak, że to jest dla Akademii Talentów, to jest dla szkoły, to jest szkoła mistrzostwa sportowego. Także jak tu chcę podkreślić, co wszyscy słyszeli, że jak będą chcieli korzystać z tej hali inni, to również mają prawo. A jeżeli chodzi o wsparcie klubów sportowych, no to był pierwszy raz klub się starał o dotacje w ramach tych grantów, które miasto co roku daje. To wsparcie teraz już nie było, może nie jest jeszcze duże, bo to jest początek. Myśmy jeszcze musimy się oswoić ze sobą, tak. I musimy uwierzyć, że to jest gra na długą metę. A ten koszt budowy? Koszt budowy około 2 milionów złotych. A jeszcze jedno pytanie. Nie, wszystkie mecze są Panie trenerze rozgrywane na hali, jeśli chodzi o młodą ligę? Nie wszystkie. Tak jak mówiłem, my staramy się, żeby te imprezy były. Natomiast przyszliśmy, tak mówię, bardzo późno, wtedy, kiedy kalendarz i plan imprez był już jak gdyby zrobiony na dany sezon. Także te imprezy musieliśmy poczekać wreszcie w swojej kolejce i myślę, że i to jest zrobione wszędzie, to nie tylko w Żorach, jest także gradacja, jeśli chodzi o rozgrywki i o soboty. My mogliśmy mieć terminarz taki, jaki mieliśmy. Musieliśmy dopasować sobotę, niedzielę do tego, co mówiłem wcześniej, żeby młodzież mogła zagrać i w drugiej lidze, i w młodej lidze. I nie zawsze tak się to udało ułożyć, żebyśmy mogli grać w Żorach. W związku z tym, jeśli był termin wolny w sali miejskiej, to graliśmy. Natomiast jeżeli nie było terminu wolnego, musieliśmy iść z przykrością do... Nie dlatego, że tamta sala ma swój klimat i swoją specyfikę i wielką historię, także ja chcę podkreślić to, że młodzież chce mieć coś swojego i do tego chciałaby się z czymś utożsamiać. I oni stamtąd, z sali, że tam się wychowywali, mieszkali, żyli z tą salą, no mają tam jakiś sentyment i to nieśli tak jak do swojej sali. Tutaj tej sala nasza jak powstanie, to ten sentyment będzie do tej sali, którą tu wstaną i tam będą pocili i wszystkie potrzeby. Ja chcę tam kontynuować, jakieś, nie wiem, czy da się ustalić, żeby na przykład to coś z tego mieli mieszkańcy, o tym mówię, że były mecze co soboty, czy co niedzielę grali. Bardzo trudno jest mieszkańców Żorzan namówić na siatkówkę wbrew pozorom. Oni chętnie oglądają, pojadą do Jastrzębia. Chętnie pojadą do Jastrzębia, a na młodą ligę już niekoniecznie, bo uważają, że to jest coś jeszcze takiego, no nie wiadomo co. Myślę, że teraz jak będziecie o tym Państwo pisać i mówić, że to jest poziom taki, który po drugiej stronie grali plus ligowcy z takimi nazwiskami jak Szalpuk, Kowalski, Kadrowicz, jak Kadrowicze, jak Bołądzie. To nie są jakieś tam popierdółki takie sobie, że nie wiadomo kto tam gra i nie wiadomo co tam. Może przyjść ktoś się zmierzyć, zobaczyć jak wygląda nasz trening. Zapraszamy, a na same zawody, no to słuchajcie, no, to tylko od was zależy.
Ja myślę, że projekt wymaga zdecydowanej promocji. No myśmy do tego pierwszego roku przystąpili tutaj wspólnie, myślę, bardziej od strony takiej, żeby zapewnić te warunki, żeby ta akademia funkcjonowała. Natomiast teraz jest ten czas, żeby się zastanowić nad promocją tego projektu. Ja jestem głęboko przekonany, że będzie zainteresowanie tą siatkówką w Żorach. No, dlaczego? Przecież Żorzanie jeżdżą do Jastrzębia na siatkówkę, tak? Myślę, że stadion to zmieni. No. Myślę, że budowa na Tak, bezwzględnie. Ale prezesie, wyjście sytuacji jest też takie, żeby... Myślę, że nie potrzeba aż tak nowoczesnych zespół pierwszoligowy. Myślałem o tym, żeby... No i można też tutaj właśnie... Bezwzględnie tak. To znaczy ja jestem przekonany, że tego szczebla nam brakuje, bo ci zawodnicy, którzy, teraz nie mówię o zawodnikach powyżej 23 roku życia, bo poniżej no, mieści się w młodej lidze i gra. Natomiast jeżeli mówimy o zawodniku starszym, no to on tak naprawdę, jeżeli się nie mieści w plus lidze, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, to się nie mieści i nie ma gdzie grać, bo druga liga to dla niego jest za niski szczebel znowuż. No i to jest tego elementu... Bezwzględnie tak, tego elementu brakuje i tylko trzeba pamiętać o jednym, że to są koszty i teraz kiedy mamy z jednej strony w Jastrzębskim Węglu no poważny okres, trudny okres, poważny kryzys ekonomiczny, tego się nie boimy i nie możemy tego zachować w tajemnicy, nie boimy się tego powiedzieć, no to najważniejsze jest nadanie rangi, podwyższanie poziomu tego, co jest. I to robimy. Natomiast ta plus liga gdzieś tam w tle jest i ja uważam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby taka pierwsza liga w Żorach powstała. To jest moim, nie ukrywam, marzeniem jakby poza tymi obszarami plus ligi. To my będziemy na pana prezydenta. Ja myślę, że delikatnie to nie pomoże. Tu trzeba bardzo zdecydowanie. Proszę Państwa, myślę, że wyczerpaliśmy już temat. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze na koniec oddam głos prezesowi. No ja chcę Państwu podziękować. Chcę Państwu podziękować wszystkim, panu prezydentowi, wszystkim Państwu dziennikarzom za to, że się dzisiaj spotkaliśmy w tym miejscu. Wierzę w to, że to jest pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie, że będą kolejne. No i cóż, no, projekt, jak mówiliśmy, potrzebuje promocji, wsparcia, także ja uważam, że klub sportowy, czy Jastrzębski Węgiel, czy Akademia Talentów, że to jest takie nasze wspólne dobro społeczne. Tak można to nieformalnie zdefiniować i uważam, że to nie jest praca dla jednego. Oczywiście ja jako prezes zarządu klubu znam swój zakres i znam swój ogrom pracy do zrobienia w tej sytuacji, natomiast proszę Państwa o to, żeby każdy z Was cegiełkę dokładał, dołożył do projektu poprzez dobre słowo, jakiekolwiek działanie w kierunku pozytywnym. Także tego sobie życzę i dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze gratuluję. Przekażę. Bardzo się cieszę, że tutaj dobrze się czujecie. Takie słowa miłe. Czujemy się naprawdę dobrze, jest fajnie. Myślę, że to tylko idziemy jeszcze, zrobimy ten akord.